ty od A do Z sfinansowałeś sobie ten klip. Dokładnie tak. Swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Tak, w sumie tak, odkładałem, w ogóle odkładam pieniądze za każdym razem, jakie zarabiam i akurat tu zbierałem ich na tyle dużo, że po prostu faktycznie mogłem sobie to dzisiaj sprezentować i cieszę się z tego bardzo. Właśnie to się cieszę, właśnie, że poszedłem do pracy, dlatego że mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. Ty masz bardzo dojrzałe podejście do pieniędzy i wiem, że w jednym z wywiadów byłeś zaskoczony, że twój tata no, właściwie stracił dość dużą kwotę pieniędzy. No, stracił, ale wiesz co, no, on wyciągnął z tego jakąś lekcję dzisiaj. I nie dość, że rozsądnie faktycznie zarządza gdzieś tym pieniądzem, to w ogóle go to tak życiowo trochę wzbogaciło w tym wszystkim, więc czy mnie zaskoczyło? No, każdemu może się zdarzyć. To też nie jest tak, że on te pieniądze po prostu tak wydawał. On po prostu też przekazywał innym ludziom albo po prostu pożyczał. No i nie, ludzie nie oddawali, więc jakby to różnie bywa. To nie jest tak zero-jedynkowo, że on po prostu tak roztrwonił te pieniądze. No ale zdarzyło się, ale dzisiaj żyje normalnie, odbudował się i myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim.